something brewing out there. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Uznałem, że zapalenie światła to nie jest taka głupia sprawa. W końcu będzie mnie widać, nie? Poczekaj, ja nawet nie wiem, co ode mnie chcesz. A te co? Paznokcie ma pomalowane. Biedna. Nowy opis hoł. Tak, gówno kurwa, nie hoł. Kobiet już nie ma w tym świecie, są tylko samice. A little something extra, though. Sort of a final flourish, let's say. And that's where you come in. The jaw looks imposing, but it's got a weakness. The hinges. Your harpoon could be the key, but not with that weak jag tip. You need a piece tougher. Something called the talon. And you have it. I know who does. A nuisance of a noose man named Dimrim. Dimrim could use a little lesson in manners. Him and his whole convoy. So I relieve Dimrim of this talent. By force, I reckon. And you and I square? Yeah. Then we be square. John. Gdzie wy chcecie, żebym jechał? Poczekajmy. Gdzieś? Tutaj? No, proszę bardzo. Wygląda na to, że goście wcale nie są tak wrogo do siebie nawzajem nastawieni, jak myślałem. Ja myślałem, że oni będą się bardzo nie lubić. To nie oznacza, że nie będziemy w pewnym momencie w standoffie, gdzie trzeba będzie zabić jednego albo drugiego, bo gry mimo wszystko lubią tego typu akcje. Dobra, jedziemy. Jedziemy po szpon. Tutaj jest balon, ale średnio mnie te balony obchodzą. Oh! Cóż, nie wiedziałem, że są w ruchu, ale myślałem, że w drugą stronę jadą. Dobra, dwóch z nich wypadło z gry. Jedziemy po resztę.
w ogóle muszę odwiedzić tego... No jak on miał, nie pamiętam. Muszę odwiedzić tego popierdoleńca na pustkowiach, żeby wydać punkciki. Podotyka mnie tam, gdzie trzeba. I wszystko będzie klawo. Chodź stary, jedziemy w tamtą stronę. O kurczę, on mnie zaraz rozwali, nie ogarnąłem tego. Ale mi teraz głupio. Znowu nie trafiłem w jego opony. Szybko stary, bo oni nam zaraz uciekną. Ja jestem debilem, myślałem, że go podpalę jak prawdziwy chłopiec. No to szybciej. O, w końcu obozy coś dostarczyły. Tylko 123 sztuki. Czy ja muszę być na terytorium Jetta, żeby zdobyć staw Jetta? Czy oni w ten sposób to wszystko ogarniają? Jeżeli tak, to chuj im w dupę. To jest specjalnie kupuję upgrade'y, żeby to mi się jeszcze stakowało. Wkładam to w swoją duszę, a oni co? Oszukują mnie. Chwila, robimy kolejną rundkę dookoła. Muszę na gościa trochę bardziej uważać. Na przykład w ten sposób. Ha! Jedziemy. A, proszę bardzo, od razu mi ekipa sprzątająca wszystko dostarczyła. Fajnie. A, tak muszę coś podnieść stamtąd. Jak głupek wsiadam. Ej, tak chcę. Zainstalujemy sobie z przodu. Czemu nie? Misja fabularna ukończona. Dobra, i teraz rozumiem tak, mamy misję główną tutaj i misję poboczną tutaj. My pojedziemy sobie tutaj. Pojedziemy. W sensie użyjemy szybkiej podróży, nie jesteśmy frajerami. O. Idziemy. A, pewnie ta paniusia czegoś chce. Czego? Co chcesz? On our way to our new master. Our rig was ambushed by buzzards. But we fled. What do you want? There's hidden things in the rig. A treasure for someone like you. Why tell me this? I'll do nothing for you. I have a feeling you may yet. The rig still sits in the tunnels. Go there and see. To nie jest dobry pomysł, żeby krwistobrodemu wchodzić w interesy. Mogę pojechać do północnych tuneli albo pójść i się spruć u krwistobrodego. Nie wiem dlaczego, ale wolę się spruć.
salty water full of life. My people believe this water will come back to us on our day of reckoning. And then we must be ready. We must patch our ship together. Make her whole once more. You believe that? They need to cling to it. Now personally, I see necessity to armor this wreck up. Prepping for the wave of man scum which will soon come crashing down. The war boy army. Lord Scrotus, back from the dead. Help me get the steel I need. Now, not the brown rotted sheets of wafer you find out here, but real prime steel. With it, I can reward you in armor or scrap, and find plenty extra to fix up my hull. Ech, fajnie, ja bardzo, bardzo chętnie. Bardzo chętnie. Gdzie? Ja wiem, Eastern Tunnels. Północne tunele, to nie jest to samo. Ja wiem, że ktoś... Wschodnie. Wschodnie, wschodnie. Tutaj. Nie ma sprawy. Jedziemy tam! Mam nadzieję, że starczy nam czasu na zrobienie tam wszystkiego, co trzeba. Pierdolę te wszystkie misje, te wszystkie balony. Jedziemy obok tego, nie ma sensu się tym zajmować. Jak nie chcą nam dawać złomu, to się nie będziemy prosić. No, wystarczy się po niego tylko schylić. To prawda, ale... Ale więcej w tym... srania niż to warte. Naprawdę. Z drugiej strony, znając Ubisoft, to pewnie za... Jeżeli przed zrobieniem wszystkiego ogarniemy te... forty, nie forty... to dadzą nam coś jeszcze. Jakąś tą... True ending. Proszę bardzo, jedziemy w miejsce, w którym wcześniej byłem. W którym byłem przekonany, że nic więcej nie znajdziemy. Proszę bardzo. Kto by się spodziewał, że tu na końcu mostu można znaleźć cokolwiek. Aj! Otwórz bramę od środka, naprawdę. No dobra. Tędy, rozumiem. To wygląda jak miejsce od środka. Pyk! Złom. Proszę bardzo. A oni chcą, żebym po pustkowiu za nim łaził. No. Wjeżdżamy do środeczka. Trochę się porozwalamy tutaj. Ale to standard w moim przypadku. Pojedziemy tędy w takim wypadku. Czuję, że trzeba to stąd będzie później spierdalać.
Dobrze. Chcę zobaczyć, czy nie ma tu po drodze złomu. Może trochę głupio z mojej strony, ale nie zdziwiłbym się, jakby te skurwysyny poukrywały złom w jakichkolwiek miejscach. Szczególnie w takich najmniej przyjemnych do zbierania. Takich powinno być ich podwójnie. Aj! Dlaczego on czasami jest aż nazbyt sterowny, a czasami w ogóle się nie chce prowadzić? Dobrze. A, wy chcecie, żebym ja tam nadal wjeżdżał. No dobra. Chyba chcecie, żebym tam nadal wjeżdżał. Tak, zdecydowanie chcecie, żebym tam nadal wjeżdżał. Stacja Baybridge. Proszę bardzo. Pociągi. Mogłem przez przypadek ominąć złom. No nie jest mi aż tak szkoda. W ogóle fakt, że każą mi wychodzić, żeby go zdobywać, jest tak, tak mnie boli w tym miejscu. W sensie nie powinien, on tu nie powinien leżeć. Tutaj powinienem sobie jechać od początku do końca samochodem i tyle. A jeszcze to. A chyba, że tak, to, a to przepraszam. Jak walka i w ogóle to tak, to cofam, to jest okej. Myślałem, że będziecie mi kazali jeszcze dalej jeździć. To jeszcze tak zawył. Mam nadzieję, że ci już dużo lepiej, kolego. Stawię cię tutaj, żebyś odsapnął. My pojedziemy dalej. Nie wiem, dlaczego uznałem, że będę w stanie wykręcić, ale na szczęście nie zabolało mnie to tak mocno. A, dobra, rozumiem. Tak, już usłyszałem. Dopiero teraz, ale nadal. Mi się wydaje, czy tam był złom. Tak. Nie ma to jak się trochę porozbijać tym samochodem, co? O. Nie, w pewnym momencie nie miałem pojęcia, że jest. Że można skakać. Gdzieś tam byłem zdumiony, jak kliknąłem kontrol podczas wchodzenia na balon. Tak, już to robię. Zastanawiam się tylko, czy nie ma tutaj. A właśnie. Nie wiem po co. I teraz mogę narzekać, że w takich miejscach zostawiam złom.
Jeżeli jest sekwencja, w której chcesz, żeby gracz został w samochodzie, to trzymaj go w samochodzie. Znajdźki do zebrania piechotą zostaw na miejsca, w których gracz się porusza piechotą. To jest oczywiste. Ja wiem, że to nie jest serial ani nic, ale flow nadal istnieje. Dobra. A popierdoliło mi się. Okay. Teraz lepiej. Oj, 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 oj. Nie. Przestań, anuluj to. Kurde. Myślałem, że zdążę to zebrać. Nie wiedziałem, z której strony on może nadejść. Dobra, wygląda na to, że to tyle, Encantera, i teraz będę mógł w spokoju zająć się swoimi sprawami. Okej. Okay. Więcej złomu nie zaszkodzi, tutaj z tego co wiem, tak też. I mamy. Bardzo dobrze. Idziemy. Bo to chyba tyle. Zaraz go wypchniemy, daj mi sekundę. Zresztą nie wiem, jakim cudem to ma załatać cały statek i jeszcze starczyć dla nas. Chętnie się dowiem. Ja w ogóle mógłbym pomalować go, nasz samochód, na jakiś fajny kolor, ale myślę, że RDZA pasuje na razie klimatycznie. Nie oszukujmy się, cały Mad Max powinien być kurwa rdzawy. Każdy centymetr. Tak to się powinno robić. A my co? My też złazimy? Czy nie? O. A, nawet nie straciłem życia. Co? Dlaczego? Proszę bardzo. Nie, ukończyliśmy misję. Dobrze. To zrobiliśmy. Zobaczmy, jak tam wygląda sprawa właśnie z warsztatem. Stać nas na kolejny pancerz. Czekajcie. Ten pancerz strasznie nam zmniejszy przyspieszenie i wszystko inne. Ale wykupimy go i tak. Nie oszukujmy się, tego przyspieszenia i pancerza nie robię aż tak dużego, aż tak dobrego użytku, żeby się martwić. Znaczy z pancerza faktycznie zrobię, ale... Oj, widzę, że potrzebujecie, żebym mu zimnokrwistego zagrożenie poeliminował. Nie oszukujmy się, to nie jest moja ulubiona rzecz na świecie. Dlatego dajmy sobie na razie spokój. Jej, wykonaliśmy misję. Tymczasem.